No witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo, z tej strony Teresa Firkowska i moja czapla z siana z poprzedniego odcinka. Już jest pięknie wyglądająca, można by było ją postawić do ogrodu, ale dla mojego budowlańca robię z metalu, czyli tak naprawdę to siano jest moją konstrukcją do robienia z metalu. Do robienia z metalu trzeba rękawice. Nie będzie bez rękawic roboty. Mam takie rękawiczki dosyć ciasno przylegające, eski, a na to jeszcze nakładam trochę większe. Albo, widzicie, mam taką twardą, albo kupić sobie można takie z cielęcej skórki. Też są takie właśnie takie rękawiczki grubsze. Ja wolę te, bo te są takie gumowe, że tak powiem, i łatwiej przelegają od razu, bo te z cielęcej skórki to muszą się trochę wypracować. Ale są też fajne, bardzo fajne. Używam ich. Ale do drutu potrzebuję ciasno przylegających i takich bardzo antypoślizgowych, żeby drut mi się łatwo trzymał w ręku. Nie wyślizgiwał, bo muszę naciągać. Do tego jeszcze potrzebujemy solidne obcinaczki, bo cały czas będziemy nimi operować. No i co? Od czego zaczynamy? Tak naprawdę na mojej czapli muszę stworzyć konstrukcję, siatkę. Taką jakby zbrojeniową siatkę z grubszego drutu. Czyli wykorzystuję do tego drut wiązałkowy. Tak naprawdę używa się go do wiązania zbrojenia. To jest drut wiązałkowy do zbrojenia, do wiązania właśnie zbrojenia. Tak się nazywa. W zwykłym budowlanym sklepie wszędzie go kupicie. Ja go kupuję właśnie w takich pęczkach na 5 kg. Są różne wymiary. To jest 1-2. I ten 1-2 potrzebuje właśnie do tego, żeby zrobić taką siatkę. Mocno upinam, mocno ściskam tym drutem to moje siano, bo chodzi o to, żebym nie tworzyła osobnej powłoki na sianie z drutu, tylko żeby się zespoliła siano z drutem, czyli naciągam jeszcze drutem to siano. Żeby to siano było zwarte, trzymało też drut i z czasem to siano będzie butwiało, kruszało, wysypywało się, rozdrabniało i w środku stworzy się taka fajna siatka zbrojeniowa, która będzie nadal trzymała przez wiele lat tą czaplę w ryzach, czyli to siano, jak nawet się po wielu latach wykruszy, to nadal będzie ta siatka cała zbrojeniowa wszystko trzymać. Na tą siatkę zbrojeniową wrzucam drut już wykańczający na gotowo, cieńszy. Może być 0,5-0,8. Mam tu 0,8. Też 5 kg. No te 10 kg niestety tego drutu musi wejść na tą czaplę, więc będzie dosyć ciężka, ale przede wszystkim jak ciężka, to i stabilna. Będzie ciężka, ale będzie trzymała się, tak? Bo jest duża powierzchnia plastra, więc spokojnie będzie się to trzymało. Poza tym można zawsze sobie obciążyć pod jeszcze kamieniami sobie ten plaster, więc można sobie obciążyć zawsze jakimś obciążnikiem. No więc słuchajcie, cóż, biorę się do dzieła i pokazuję Wam, jak na początku związuję to. Dzisiaj jest taka piękna pogoda, że aż żal siedzieć w pracowni, więc na dworzu dzisiaj przed pracownią sobie będę robić. Biorę się za zakładanie rękawiczek. Nie robiła, ale teraz mogę działać, ręce mi nie odpadną po paru godzinach, ale i tak na dzisiaj myślę, że część zrobię, a jutro resztę, więc na razie robię z grubego drutu zbrojenie, to jest, tak wiążę, żeby druty się krzyżowały albo zawiązywały
koło siebie, krzyżując w taki sposób, czyli zakręcam zawsze tak, że robię takie pętelki na zasadzie krzyżowania się. Już Wam pokazuję. Oczywiście, moi drodzy, nie używamy całej szpuli od razu, bo nie jesteśmy w stanie upilnować, żeby nam się to nie plątało, więc bierzemy jakiś kawałek zwoju, odcinamy i zaczynamy. Taką część zwoju myślę, że na początek starczy. I zaczynam od dzioba i powoli idę przez cały korpus. Zapraszam do oglądania. No i ostatni etap, już cieniutkim drucikiem modeluję pięknie czaple, robię gęstą siatkę, gęstą wyplatam, cały drut chcę zużyć, więc trochę dziergania, prawie nie ma być widać tego siana, więc dużo tego drutu pójdzie, gęsto, drucik przy druciku, wyplatam. Cierpliwości trzeba, no trzeba, trzeba.
No i słuchajcie, skończyłam moją czaplę. Cóż tu więcej mówić, ciężko było, trochę ręce bolą, kilka dni mi to zajęło, ale dałam radę. Pokażę wam zaraz. Pokażę wam zbliżenie, a tymczasem żegnam się już z wami. Bardzo dziękuję za wspieranie kanału, za polubianie i oczywiście za subskrypcję. Jak macie ochotę zamówić taką czaplę, nie ma problemu. Na maila piszcie do mnie. Wszystko. Odpiszę na wszystkie wasze pytania. Także dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa!